Kilka dni temu wpadła do nas Pysia ze swoim fanboxem. W środku znalazłam karteczkę z dedykacją, zdjęcia, koszulkę oraz zestaw do bubble tea. W związku z tym postanowiłam zrobić swoją pierwszą herbatkę w domu. Dodałam sekretne składniki według przepisu Pysi i finalnie wyszło z tego coś naprawdę pysznego. Gratuluję Pysia, super projektu!